Okej, jesteśmy już po reklamach. Mi została do wyciśnięcia ostatnia cytryna. W tym czasie cały dzbanek uzbierałem soków. Jest tutaj pomarańcz, jest grapefruit. Jest trochę cytryn, które nadadzą całości fajnego, orzeźwiającego, kwaskowego smaku. Dlatego wyciskam ostatnią cytrynę. Przelewam sok. I teraz ten dodatek, o którym wam mówiłem, czyli odrobina świeżej bazylii. Drobno ją posiekam, dodam do dzbanka z sokami, z pomarańczy, z grapefruitów, z cytryn. I to połączenie sprawi, że całość zyska fajnego smaku, idealnego do grilla. Dodaję, zamieszam. Ach, naprawdę, uwierzcie mi, że ten zapach jest fenomenalny. Pachnie pomarańcz, pachnie grapefruit i ta bazylia, która w tym połączeniu sprawia, że chcemy to pić i pić. Przeleję to do szklanek, podam moim gościom. Ciekawe, co powiedzą o tym zestawie smakowym. Mamy gotowe, odstawiam na bok. Tradycyjnie kolorowe słomki, cztery różne. Aż tu wiosennie. Okej, moi goście raczą się sokiem z cytrusów, z bazylią. Ja teraz przygotuję trzeci, ostatni, genialny, orzeźwiający napój. To będzie tradycyjna lemoniada z sokiem z cytryny, z gazowaną wodą, z odrobiną miodu, z miętą i z lodem. Będzie pysznie. Przygotuję sobie półprodukty, a wy ogarnijcie fajny klip Skylar Grey z Eminemem. Zobaczcie, jak grillują w Stanach. I do zobaczenia.